Aleksandra Harc, witam Państwa w naszym comiesięcznym programie. Zgodnie z zapowiedzią pokażemy Państwu dziś, jak wypoczywa się w samym środku lasu i dlaczego jest to takie atrakcyjne. Czy dziś harcerstwo nadal cieszy się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży? I czy piosenki śpiewane niegdyś przy ogniskach można nadal usłyszeć na współczesnym harcerskim obozie? Następnie przeniesiemy się w okolice Raciborza, gdzie powstaje suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny, zlokalizowany na cennym przyrodniczo obszarze, obejmującym tereny zakwalifikowane do sieci Natura 2000, a wpływ jego działalności będzie zaznaczał się na ponad 230-kilometrowym brzegu rzeki Odry. Czas na szczegóły. W ubiegłym miesiącu gościliśmy w harcerskiej bazie obozowej Kokotek w Lublińcu, gdzie trwał obóz dla dzieci i młodzieży organizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego. Dzięki zaproszeniu prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach mogliśmy sprawdzić, jak dzieci podczas letniego wypoczynku bawią się i zbliżają do przyrody. Kokotek to jedna z baz obozowych bytomskiego chówca ZHP. Na powierzchni 16 hektarów w środku lasu znajduje się obozowisko, na terenie którego każdego roku harcerską przygodę przeżywają setki dzieci. To jest może nie tyle szkoła przetrwania, tylko nauka, jak żyć samodzielnie, jak umieć się obsługiwać, jak być dobrym dla innych, jak się komunikować z kolegami, koleżankami, bo nie ma rodziców, którzy za nas wypełniają pewne obowiązki. To my sami, jako harcerze, zuchy, musimy sobie zadbać sami o siebie, a pomagają w tym instruktorowie, wychowawcy, którzy mówią tak naprawdę i kierują, jak można to zrobić w sposób taki dobry dla innych. Do dyspozycji obozowiczów jest około 100 miejsc noclegowych, stołówka i świetlica. Dzieci mogą tu korzystać także z boisk sportowych, parku linowego, rowerów i różnego rodzaju sprzętów sportowych. Najważniejsze są bliski kontakt z przyrodą, współpraca i dyscyplina. Jak i na czym zuchom i harcerzom upływają spędzone tu chwile? Odbywa się wiele zajęć, bardzo ciekawych, na terenie bazy, jak i wokół niej. Mieliśmy wycieczkę do Opola, na Jurę Krakowsko-Częstochowską, odwiedziliśmy Jaskinię Olsztyńską, Olsztyn. Dużo zwiedzamy, dużo robimy, nie nudzimy się. Kali, 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 bum, kali, kali, bum, kali, 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 bum, kali, kali, bum. Spędzamy czas na łonie natury, można powiedzieć. Mamy wiele różnych aktywności. W tym roku mieliśmy też bardzo bogaty plan z wycieczkami. Głównie skupiamy się na tym, żeby poznać jak najbardziej metodykę harcerską. Układanie ognisk, budowanie szałasów, przeżycie w lesie i w sumie nasza historia, od czego to się wszystko zaczęło. Mamy różne zajęcia i już właściwie od pierwszej godziny, jak wstaniemy, idziemy na zaprawę, przygotowujemy się do apelu. Tak jak powiedziała koleżanka, mamy zajęcia z metodyki harcerskiej, czyli układanie stosów, pewne survival i takie rzeczy, dlatego też dzięki temu pewnie byśmy sobie poradziły w lesie, jakbyśmy zostały na cały dzień. I też mamy na przykład takie zadanie, różne sprawności, zdobywamy stopnie, no, więc się rozwijamy. Przód, 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 kochana, tył, 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 kochana, bok, 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 kochana od samego rana. Gramy w różne fajne gry, śpiewamy dużo i mamy dużo fajnych zabaw. Wieczorem siadamy w kółeczku i każdy mówi, czy mu się dzień podobał, czy tak średnio, czy w ogóle nie podobał się. A tobie zazwyczaj podobają się te dni? Tak. Są fajne. Zwiedzacie tutaj również las dookoła, w którym jesteście? Tak. I ogniska są czasami. A widziałeś tu już coś ciekawego, czego na co dzień mieszkając w Bytomiu nie zobaczyłeś? No na przykład byliśmy w Jura Parku przedwczoraj i byliśmy w Zoo w Opolu. Jeszcze coś. Jeszcze zauważyliśmy w piątym domku jest gliniane gniazdko, w którym są ptaszki. A wiesz, jakie to są ptaszki? Skowronki. Jaskółki. Dlaczego tutaj przyjechałaś na ten obóz? Bo chciałam poznać bardzo dużo rzeczy, takich jak się rozpala ognisko, jak to jest wstawać tak wcześnie i tak dalej. To o której tutaj wstajesz? O 7:30 jak zazwyczaj. A w niedzielę jest o 8:00. A powiedz nam jeszcze, czy zdradzisz nam ten sekret, jak można rozpalić ognisko w lesie? Trzeba użyć suchego drewna, kory i dużo, nie,
patyki i zrobić takie wejście, żeby dać tam pod te patyki, jak się zrobi taką budkę, to się trzeba dać pod to takie iglaste, no... Ale jaką korę? Igły, trzeba igły z tego. Ale z czego korę? I wtedy rozpali się to ognisko, tak? Czego się jeszcze tutaj ciekawego nauczyłaś? Z czego korę? No, bardzo dużo rzeczy, już nawet nie umiem ich wymienić. Ja byłam ciekawa. Ja też byłam ciekawa i chciałam zobaczyć, jak tu jest. No i jak tutaj jest? Fajnie. No fajnie, tylko że trzeba rano wstawać, trzeba sprzątać w pokoju cały czas. W domu ja o 10 wstaję. No. A można coś grać na komputerze? Nie, telefony mamy tylko na ciszy poobiedniej, a tak to po ciszy obiedniej nam już je zabierają. Mamy czas, żeby zadzwonić do rodziców. Myślę, że w sumie bardzo pozytywnie to wpływa na nas i taki trochę odwyk od internetu, od telefonów jest dobry. I wiadomo, mamy możliwość ładowania telefonów, żeby skontaktować się z rodziną, ale nie siedzimy tutaj 24 na dobę przed komputerami, przed telefonami i na mnie wpływa to bardzo dobrze. Myślę, że na resztę uczestników tak samo i nikt nie narzeka, że brakuje. O. Mamy tutaj bardzo dużo zajęć i to wszystko nam to wynagradza. Chorągiew Śląska Związku Harcerstwa Polskiego jest jednym z największych beneficjentów korzystających z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na edukację ekologiczną i profilaktykę zdrowotną. Tylko w tym roku Śląski ZHP uzyskał środki w wysokości 660 tysięcy złotych na dofinansowanie do letniego wypoczynku dla 3900 dzieci. Bez pomocy funduszu byłoby Państwu trudniej, że tak powiem, zorganizować czas dla takiej grupy młodych ludzi? Na pewno tak, na pewno musiałyby być naciski położone na innego rodzaju zajęcia programowe. Tutaj mamy taki komfort, że możemy wzbogacić nasze zajęcia, ponieważ, tak jak mówiłam, również dostajemy tutaj z funduszu dofinansowanie na profilaktykę zdrowotną, więc też możemy czy inhalacje z tego dodatkowe zrobić, czy jakieś jazdy konne i tego typu rzeczy. W ramach edukacji ekologicznej są oczywiście konkursy, są różne rodzaje wyjść do lasu, na zwiady terenowe, na biegi terenowe. To także będzie zdobywanie sprawności takich stricte harcerskich, sprawności izuchowych związanych z przyrodą, jak na przykład opiekun zwierząt, tropiciel tropów, przyjaciel lasu. Także no, mamy całą paletę różnych takich narzędzi w zależności od wieku i zainteresowań dzieci. Edukacja ekologiczna oraz regionalna edukacja przyrodnicza pozwalają młodzieży poznać otaczający świat. Na pewno dbamy o to, żeby segregować śmieci, żeby wszystko było tak, jak być powinno. Staramy się jak najbardziej ekologicznie nasz obóz przeżywać. Obserwujecie tutaj przyrodę? Tak, jak najbardziej. Mamy nawet dzień cioła na podobozie, który umila nam nocne warty. Jest wiele, wiele ptaków, wiele roślin, wszystko podziwiamy. W ramach zajęć dzieci i młodzież uczą się, jak należy żyć w zgodzie z przyrodą. Edukacja ekologiczna to jest bardzo ważna sprawa. To jak my będziemy dbać o naszą przyrodę, o otaczający świat, to tak on będzie wyglądał w przyszłości. Także bardzo ważne jest to, żeby w młodym człowieku zastrzepić tak zwany ten zrównoważony rozwój, żeby wiedział, gdzie, jak stawiać swoje pierwsze kroki, tak aby o to środowisko i ekologię dbać. A jakie zajęcia są tutaj organizowane w ramach, a właściwie dzięki temu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska? Tak, ja już wspominałam wcześniej, to są różnego rodzaju konkursy, to jest malowanie różnych obrazów związanych z przyrodą, to są wycieczki, rejs statkiem w Opolu. Jest bardzo wiele tych pozycji, także trudno by było teraz wszystkie wymienić, ale program jest bardzo atrakcyjny. Mamy tutaj również na ośrodku park linowy, gdzie można sobie zobaczyć, przejść, sprawdzić swoje umiejętności. Rano dbamy o zdrowie podczas gimnastyki porannej, także elementów jest bardzo dużo. Chciałem Was zapytać, bo Wy tu zweryfikujecie to wszystko, jak się bawicie na obozie? Dobrze! Dobrze. Głośniej może! Dobrze! No, no i to jest rekomendacja dla Waszych instruktorów, dla komendantów, że po prostu ten obóz jest... Państwo dziennikarze słyszeli, także ja już nic dodać i za to, że się dobrze bawicie, to przywieźliśmy tu Wam trochę prezentów. W czasie piątkowego spotkania uczestnicy kolonii w Kokotku wzięli udział w konkursie o tematyce ekologicznej.
wymień, jakie elektrownie znajdują się w Polsce. Te wiatraki, no, powietrzne. Dobrze, wiatrowe, wodne i jądrowe. Co to są odnawialne źródła energii? Woda na przykład, wiatr, no te, które pozyskujemy naturalnie, na przykład woda, której nam nie braknie, na przykład jakichś zbiorników, wiatr, który cały czas nad morzem na przykład wieje. Są to źródła, które, tak jak powiedziałeś, nam nie braknie wody, one się odnawiają same, dlatego odnawialne, bardzo dobrze. Oprócz możliwości pochwalenia się swoją wiedzą z zakresu ekologii, dzieci i młodzież zaprezentowali zgromadzonym gościom także swoje umiejętności kulinarne w zorganizowanym przez siebie mini konkursie MasterChef. Tutaj pod wiatą harcerze dostają produkty, będą sobie wybierać różnego rodzaju formy przygotowania dań z owoców i warzyw, bakali, także zobaczymy, co im z tego wyjdzie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od wielu lat wspiera organizacje, które kładą nacisk na profilaktykę zdrowotną oraz edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Uważamy, że edukując od najmłodszych lat, edukując o tym, jak powinno wyglądać środowisko, a tutaj ja zawsze chwalę harcerzy za to, że ich ośrodki mieszczą się na terenach leśnych, gdzie są przygotowane doskonałe programy i są realizowane przede wszystkim przez instruktorów harcerskich programy edukacji ekologicznej. Tak wyedukowany młody człowiek, jak wróci, powiedzmy sobie, do domu, no to co tu dużo mówić, będzie mógł również upomnieć, jakby coś było nie tak, swoich rodziców, dziadków, i też powiedzieć też na temat, jak się trzeba zachowywać w środowisku, żeby było, bo to przede wszystkim służy nam, ludziom, że dbamy o zdrowie. Dbając o środowisko, dbamy o własne zdrowie. W tym roku na profilaktykę zdrowotną i edukację ekologiczną fundusz przeznaczył ogółem blisko 5,5 miliona złotych, z czego 1 700 tysięcy złotych na dofinansowanie wypoczynku letniego. Dzięki tak dużemu wsparciu na kolonie letnie mogło wyjechać około 9 tysięcy dzieci. Czym kierujecie się Państwo w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, przyznając dofinansowanie dla organizacji, które organizują tego typu obozy i kolonie dla dzieci? No generalnie ważny jest dla nas ten adresat, do kogo jest skierowany wyjazd. Czy ta organizacja ma wszelkie uprawnienia i także czy będzie realizowany na tym obozie program edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej. Bardzo nam zależy właśnie na tej edukacji ekologicznej, żeby dzieci miały taką pełną świadomość, było podnoszenie świadomości tej ekologicznej, ale również profilaktyka zdrowotna, czyli dobre menu dla każdego dziecka. A gdzie dzieci wypoczywają poza harcerskimi obozami? Czy jest to tylko województwo śląskie, czy również gdzieś dalej mogły wyjechać? Nie, generalnie jeżeli chodzi o dofinansowanie w tym roku, to w zasadzie można powiedzieć, że dofinansowujemy wyjazdy na terenie całej Polski. Bardzo dużo jest oczywiście nadmorskich wyjazdów nad morze, ale również także na teren województwa śląskiego, ale także jest małopolskie, łódzkie, rzeszowskie, więc jest tego, powiem, pełen przegląd. Poza chorągwią śląską ZHP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dofinansowanie Fundacji na rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży regionu Śląsko-Dąbrowskiego imienia Grzegorza Kolosy, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku, Caritasowi Diecezji Sosnowieckiej, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci z Katowic, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu SP32 w Bytomiu, Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Maksymiliana Kolbe w Częstochowie oraz Towarzystwu Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z Gliwic. Dzięki tym dofinansowaniom rodzice mogą wysłać swoje dzieci na kolonie i obozy, ponosząc koszty o średnio około 250 zł niższe niż w rzeczywistości wynosi cena pobytu. Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze budzi wiele emocji i jest o niej w minionym czasie dosyć głośno. Wracamy jednak dziś do tematu, który zapowiadaliśmy w minionym miesiącu. I w szczegółach opowiemy tym razem o aspektach ekologicznych zbiornika i jego wpływie na ekosystem. Po
Podstawowa i najważniejsza funkcja zbiornika Racibórz Dolny jest jasna. Ma on zapewnić ochronę przeciwpowodziową dla ponad 2,5 miliona osób zamieszkujących m.in. Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Opole, Wrocław oraz wsie położone w województwie śląskim, opolskim i dolnośląskim. Poza okresami powodziowymi nie będzie pełnił żadnych funkcji z punktu widzenia gospodarki wodą. W czasie, kiedy popłynie fala, która może spowodować powódź poniżej czaszy zbiornika, śluzy będą zamknięte i ta woda będzie akumulowana, gromadzona w zbiorniku tutaj, żeby spłaszczyć tą, fachowcy mówią, tą falę powodziową. Czyli jeżeli ta fala ma być taka bardzo wysoka, to jak ją na chwilę zatrzymamy tutaj, to ona się spłaszczy i ilość przepływającej wody będzie taka, że nie zaleje terenów mieszkaniowych, które nie chcielibyśmy, żeby zalała. Taka jest w tej chwili funkcja zgodnie z projektem tego zbiornika. Konsultant środowiskowy wyjaśnił m.in., w jaki sposób zbiornik przeciwpowodziowy wpłynie na ekosystem. W otoczeniu i w Dolinie Odry nie będzie miał istotnego wpływu, a to dlatego, że przed wydaniem decyzji, a w zasadzie po wydaniu decyzji środowiskowej, od której było odwołanie WWF-u, a jego głównym istotą tego odwołania było to, że jeżeli zatrzymamy wodę w zbiorniku, mogą wyschnąć siedliska wilgotne na całym odcinku Doliny Odry od Raciborza do Wrocławia. A tych siedlisk wilgotnych jest bardzo dużo. I w wyniku kompromisu ustalono, że zdolność retencyjna, zdolność spłaszczania fali powodziowej nie będzie w tym zbiorniku wykorzystywana na maksimum. Mówiąc o tym, to powiem tak, że zbiornik mógłby zatrzymać falę powodziową, przepuszczając tylko 400 metrów sześciennych na godzinę. Natomiast w wyniku tych działań kompromisowych WWF wytargował, że będzie to 1200 metrów sześciennych na sekundę i w związku z tym tereny zielone w ciągu Doliny Odry przy powodzi zostaną zalane. Ochroni to tereny mieszkaniowe przed zalaniem. Zbiornik, spełniając istotną funkcję publiczną ochrony przeciwpowodziowej, zagwarantuje jednocześnie brak ujemnego wpływu na cały ciąg Doliny rzeki Odry. Jeżeli chodzi o sam teren czaszy zbiornika, gdzie mamy fragment Lasu Tworkowskiego, czy cały Las Tworkowski, założenie jest takie, że woda na maksimum nie może być tu przetrzymywana więcej jak od 7 do 14 dni. I ta woda musi być powoli spuszczana po to, żeby nie uszkodzić wilgotnych siedlisk Lasu Tworkowskiego. Czyli tutaj odpowiadając wprost, nie ma znaczącego negatywnego wpływu na ekosystem. Mieszkańcy okolic i nie tylko zastanawiają się, czy gotowy zbiornik przeciwpowodziowy będzie jednocześnie atrakcyjny dla zwiedzających. W wersji zagospodarowania czaszy zbiornika przewidywaliśmy to, o czym wspominano, że powstaną akweny wodne z wyspami. Poprzednio przewidywaliśmy, że powstaną one przede wszystkim po prawobrzeżnej części zbiornika, czyli po tej, której czaszy zbiornika, czyli tu, gdzie stoimy. Natomiast teraz pojawiają się wnioski o eksploatację kruszyw również po lewobrzeżnej części zbiornika, czyli powstałyby duże akweny, w których będzie się mogło osiedlać ptactwo, a również wędkarze będą mogli wędkować. Także oczywiście w tym aspekcie, jeżeli mówimy, to ta nawet czasza suchego zbiornika będzie miała istotne, pozytywne, skutki środowiskowe. Mowa była również o tym, jakby wyglądała sytuacja, gdyby zbiornik przekształcić suchego na mokry. Minister środowiska musiałby się uporać ze skreśleniem z listy obszarów Natura 2000 co najmniej Lasu Tworkowskiego. Czyli tutaj byśmy ten element przyrody byśmy stracili. Te wszystkie siedliska, one są drugorzędne, ale je chronimy. Też by zostały stracone. Natomiast istotnie pojawiłyby się być może małe wysepki, które nie wiem, czy tutaj gdzieś w tej chwili, nie widać, bo to są za, są takie elementy wyższe, gdzie to kruszywo nieużyteczne i te masy ziemne nieużyteczne składujemy, żeby to były potem takie wyspy, z których będą również mogły korzystać ptaki, ssaki i tak dalej. Ale
trudno, ponieważ to trzeba przeprowadzić szczegółową ocenę. Przede wszystkim zinwentaryzować to wszystko, co nam zostało w trakcie budowy i zobaczyć, gdybyśmy wszystko zalali, co tracimy. Być może poza obszarami Natura 2000 niewiele byśmy stracili, ale nie chcę tutaj uprzedzać faktów, bo to należy do specjalistów, którzy w przyszłości ewentualnie będą prowadzić tą procedurę. Dowiedzieliśmy się również, w jakim stanie jest teraz rzeka Odra i jej okolice oraz jakie gatunki zwierząt bytują na odcinku mieszczącym się najbliżej naszego zamieszkania. Ja swoją karierę zaczynałem w Opolu, kiedy Odra była mało brudna, to że tak powiem, bardzo delikatne określenie, wręcz była ściekiem. Śmierdziało ściekami z zakładów papierniczych w Krapkowicach, z zakładów azotowych w Kędzierzynie. Natomiast w tej chwili, jak spaceruję kanałem Młynówka czy nad Odrą w Opolu, to widać, że tak powiem, duże gromady czy stada pływających ryb. Także różnica między jakością wody w Odrze kiedyś a dzisiaj to jest, że tak powiem, ogromny postęp. Zresztą to można sprawdzić również w raportach wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska opolskiego i katowickiego czy śląskiego. Także postęp jest bardzo duży. Nasze osiągnięcia są bardzo duże w tym zakresie jako społeczeństwa. Pojawiły się, czy są liczne gatunki, powiedzmy bobrów, pełna plejada różnych gatunków ryb. Nie powiem panu coś, co mógłbym powiedzieć, że jakiś gatunek jest szczególną oznaką tego, iż gwałtownie się to życie pojawiło. Znaczy poprawiły się warunki do ekologiczne. Natomiast niewątpliwie ilości ryb i tych ssaków, które wymagają czystego środowiska, a które korzystają z wody, ewidentnie się pojawiły. Mamy je tutaj, mamy oznaki. Ważne jest także, aby podczas budowy zbiornika przeciwpowodziowego uchronić organizmy żyjące na danym terenie. Zostały zachowane i są chronione tutaj wszystkie siedliska przyrodniczo cenne, aby w trasie budowy nie zostały zniszczone. Są chronione stanowiska ptaków i nietoperzy. Oczywiście poza terenem wsi Nieboczowych, gdzie jest to likwidowane. Odtworzone zostaje w części starorzecze potoku Plinc, które jest działaniem kompensacyjnym, żeby zachować to, co ten fragment, który został zniszczony pod zaporą główną, i on jest tutaj poniżej zapory. Także mówiąc o, odpowiadając konkretnie na pani pytanie, funkcja tego terenu w czaszy zbiornika w stosunku do stanu istniejącego się nie zmieni. Zakładając, że powodzie nie będą zbyt częste i zbiornika nie będzie trzeba zbyt często zalewać. Jak mówi konsultant, każde prace przy zbiorniku muszą być zgodne z zaleceniami środowiskowymi, a nie każda duża budowa posiada plan zarządzania środowiskiem. Ja jestem autorem drugiego raportu, oceny oddziaływania na środowisko. Pierwszy raport sporządzał Hydroprojekt. W oparciu o niego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Drugi raport w tak zwanym postępowaniu ponownym, czyli po sporządzeniu projektu budowlanego, sporządzałem wraz ze swoim zespołem i tam były określone zalecenia, żeby zachować pewne warunki ochrony środowiska. Ale trzecia rzecz, być może najistotniejsza, to jest tak zwany plan zarządzania środowiskiem, który ma ten obiekt jako obiekt finansowany przez Bank Światowy. Proszę sobie wyobrazić, że takiego planu zarządzania środowiskiem nie mają inne obiekty finansowane z Unii Europejskiej, nawet takie autostrady. I na czym to polega? Polega to na tym, że wszystkie elementy decyzji środowiskowej i późniejszego postanowienia o warunkach realizacji inwestycji zostały spisane w tak zwanym planie zarządzania środowiskiem i one i ich wykonanie, ich przestrzeganie jest kontrolowane. I kontroluje to i zarówno wykonawca, jak i inżynier kontraktu. Ja posiadam jakby taki nadzór autorski, czy robią to właściwie, ale niezależnie od tego, jeżeli pojawiają się problemy w czasie realizacji zbiornika, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, to tu jest moja rola, żeby w sposób autorski te problemy rozwiązać. Między innymi Ryszard Kowalczyk nadzoruje budowę i czuwa nad tym, aby prace przebiegały zgodnie z raportem środowiskowym. Spośród oczekiwanych korzyści wymienia się, że zbiornik przyczyni się do zachowania, a nawet wzbogacenia środowiska naturalnego poprzez włączenie tych terenów do koryta ekologicznego.
teraz już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.